Piraci, witajcie moi drodzy w 46. odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Z tej strony Scorpio. Okej, zaczynamy. Oczywiście tradycyjnie wbijamy do naszego statku floty Kenwaya, w której odbierzemy sobie hajsik. Tak, dodajemy do floty. O, można dodać więcej doków, ale nas nie stać. A, możemy poświęcić za 140 kamieni szlachetnych. Tak, możemy poświęcić. I jeszcze raz, tak. Kurde, chociaż nie. Musiałbym któregoś skasować, ale... Okej, dobra. O, mamy odblokowaną nową mapę skarbu. Jak miło. Super. Komoda. Trochę hajsu będzie. Oprawa lustra. Jakieś nagrody dodatkowe? Dobra, pomijamy to wszystko. Ja bym sobie jeszcze dokupił dostęp do floty. A zrobimy sobie najpierw bitwy morskie. Tak. Zaczynamy. Wiem, znowu zaczynamy te jak zawsze, czyli od... O kurde, ale pułapka. Ale bumło. Poszło zwycięstwo. Wiadomo. 10 kamieni szlachetnych dla nas. I znowu bitwy morskie. Okej. I jeszcze jeden statek. Ale go było można naprawić. Okej, dobra, zaczynamy. 2 na 2, uda nam się i tak. To jest po prostu już wiadomo, że zwyciężymy. Chociaż nie! Jeszcze oddadzą nam. A i tak już jest lipnie. Tak. Już dla nas jest zwycięstwo. Przezwyciężyliśmy te kolejne pierdoły statki. Dla nas oczywiście są nagrody. Trzeba teraz wyczyścić ten teren. Chwileczkę. Najpierw trzeba naprawiać statki. Może tak, żeby było od razu już 100%. O! San Lorenzo. Wyślemy go. Dobra, zaczynać tu już tą bitwę. Fregata i szkuner. Będzie ciężko. Nie trafił. A to dziwne. Szkuner jeszcze przetrwał. Jak dostał. O-ou. Wysyłają na nas bomby. Niedobrze. O kurde. To mamy teraz problem. Ajajaj. Dobra, myślę, że sobie damy radę. Dobra, szkuner poszedł. A teraz fregata pójdzie. Pięknie. Dali radę, dali. Tylko San Lorenzo na tym trochę oberwał. Nie powiem, że nie. Teraz jest ryzykownie. Jeszcze parę bitew morskich sobie zrobimy. Okej, możemy ich wysłać. Dobra. Dawać tutaj. Nawalać. Dobra, to już poszło. O proszę. Sprytnie wykorzystał moment konsternacji i... Jeb! Poszło. O! Nie dał szansy nawet szkunerowi strzelić. No, to już mamy wygraną w kieszeni, stuprocentową. No, dokładnie. Poszło. Jakaś większa nagroda? Będzie większa nagroda. Teraz bezpiecznie. O, odblokowaliśmy nawet Portugalię. Tam jest katastrofalnie. O kurde. To rzeczywiście tam musi być ostro. O, dobra. Może jakoś to będzie. Chyba, że zmienimy ich na jakieś, wiecie, porządniejsze statki. Naprawimy je.
Rzeczywiście. To też naprawimy. Wyślemy jakieś większe statki. Dajmy na przykład. Mamy. Dajmy San Juan Batista drugiego. I tu już będziemy mieli dość mocną przewagę. Dobra, idziemy z nimi. Nie będziemy się, wiecie, grzebać. Sprawdzę, może jakiś bryg wyślemy. Dobra. Nieważne. San Miguel, Santa Luis i San Juan Batista drugi. I jedziemy. To będzie mocniejsza bitwa, dlatego tutaj trzeba trochę uważać. O, bryg pierwszy zaatakuje. No i trochę żeśmy oberwali. Ale Santa Luis atakuje! Zbudował czy nie? Bo mi się wydawało chyba. Wow, o, prawie fregata poszła. San Juan dostaje. Ale chyba oddaje fregacie. Tak jest, fregata poszła. Liniowiec mocniejszy. Ale bryg atakuje za to, więc... Mamy już lekko przechlapane. Bryg dostaje. No to on jeszcze odda. I zwycięstwo gwarantowane. Gdyby nie te brygi, no to liniowiec by już padł. To by było już pewne w sumie. Dobrze, trochę jeszcze porobimy tych bitewek morskich. Dawać na 100%, dobra. No i myślę, że damy radę, bo tu nie ma co naprawiać. I jedziemy z nimi. No, szkunery, no to dla nich to będzie banał. Cieniutko, cieniutko. A, spudłował. Jak mi przykro. A, wyślę na szkunera. Zrobi wielkie boom. Jep. A teraz Santa Luis atakuje tamtego szkunera. I zwycięstwo 100%owe. Voila. Pięknie. Ale szkunery poszły się palić. Dobra, bezpiecznie. Jak myślicie? Ruszamy na Portugalię przejąć ją? Czy może jeszcze najpierw tutaj? W sumie zobaczymy. Ło, tutaj jest katastrofalne zagrożenie. Nie wiem, czy nawet sobie damy radę. Musiałbym same liniowce tu powysyłać. O, tu już są większe szanse. Dobra, może jeszcze je bardziej zwiększmy. Dobra. Zobaczymy, może coś powysyłamy mocniejszego. O, dajmy tu liniowiec San Juan Batista, ale go naprawimy najpierw. No i dobra, chyba już możemy ruszać w sumie. Tak patrzę, co byśmy mogli jeszcze tutaj takiego konkretnego wysłać, ale zaryzykujemy. To będzie bitwa wszechczasów. Jeżeli chodzi o Portugalię. Jep. O, bryg obrywa. Znowu Santa Rosalia działa. Myślę, że zniszczy bryg. Chociaż nie, przetrwa. Ta. Bryg jest mocniejszy, to przetrwa, ale szarże. No patrz, ty ci życia mu jeszcze zostało. O-o. San Juan dostał. To niedobrze. Znowu San Juan dostaje. Zagrożenie maksymalne. Oh my god. San Juan Batista już ma pół życia. Nie wiem, czy on przetrwa w ogóle. Dobra. Po jednym brygu. San Juan Batista oddaje. I został ostatni. Fregata. Zniszczą go. Wspólnymi siłami go zniszczą. Pięknie. No, to już fregata się może żegnać z życiem, gdyż już mają bombę pod pokładem. Co? Jeszcze? Niemożliwe. Dlaczego znowu San Juan Batista? Co wy na niego się wzięliście? Dobra. Najważniejsze, że się nam udało zapobiec takiej katastrofalnej sytuacji. Dużo kamieni szlachetnych, to nawet nieźle.
Okej, kolejna bitwa morska. To trzeba przygotować kolejne siły. W sumie tyle starczy. Ruszać po zwycięstwo. Szkunery nie przetrwają tego, to jest wiadome. O, już są spalone. No, już po nich. Ale szkuner i tak zaatakuje. Aż tak dużo? O kurde. Ale i tak jest nasze zwycięstwo. Doskonale. Dobra, 45 kamieni szlachetnych. Teraz jest ryzykownie, widzicie, było jeszcze katastrofalnie. Więc trzeba te drogi morskie udostępnić je jakoś bardziej. Tak, potwierdzić naprawę. Zarobimy trochę na tym, no nie powiem. Troszeczkę na tym czasu zmarnujemy, ale zarobimy porządnie. Jakoś mnie wciągnęły te takie wirtualne bitwy morskie. Nie, bo na tym się zyska i tak. Bo potem je powysyłamy na misję, zarobimy hajsik, który nam się potem przyda do wzmocnienia kawki. Dobra, trochę nam się oberwało, ale kanonierka już pada i tak. Dobra. Jo, świetnie, świetnie. Chyba już 10. zwycięstwo z kolei. O, już jest bezpiecznie. Teraz jeszcze tylko południowy Atlantyk trzeba uzupełnić. Tu może być już ciężutko. Naprawa. Trzeba naprawić trochę te stateczki. Dobra. No i ruszamy na bitwę. Damy radę. Myślę. Dobra, atakujemy Bryg naszymi bombowcami. W sumie jeszcze nie mieli takich bomb, z tego co mi wiadomo, tylko mieli wybuchowe beczki i armatki. Dobra, atakujemy. O, Bryg się już pali. Ale Schooner atakuje. Okej. Nie, poszło. O, niszczyć tutaj już ich. Nie będziemy się ociągać z nimi. Dobra, szkuner już pada. Dokładnie. I ten szkuner również już idzie na odpał. Pięknie. Nie, to naprawdę coś takiego nowego mi się podoba. Tego jeszcze nie było. Dobra, i jeszcze jedna bitwa, ostatnia na dzisiaj. O, Santa Rosalię możemy wysłać. Jeden na jeden, bo da sobie radę i tak. Ma szybsze przeładowanie, więc ten szkuner w tej bitwie już nie ma szans. O, sorry. Sorry, ale Santa Rosalia była mocniejsza, wiesz, napięła klatę. Dziób wypięła też, no to widzisz, i tak żeś skończył, biedny szkunerze. Na tym, że no niestety przepadłeś. Dobra, teraz ich powysyłamy na takie misje, gdzie się opłaca. Szukam takich misji, gdzie wiecie, można w pizdu zarobić. Tak już naprawdę mocno dużo. Tu jeszcze nic, wschodnia Kanada, o. Na takie misje to ja mogę wysyłać. Szukamy takich statków, które wiecie. Żaden? O, ten jeszcze może. Bo to liniowiec, a liniowce na takie misje tylko mogą chyba ruszać. Nowy czas rejsu 8 godzin. My God. Dobra. Wysyłamy San Juan Batiste. Portugalia. Może tam się coś zarobi ekstra, ale widzę, że te statki, no jakby. O, ten jeszcze ma dostęp, ale trzeba go naprawić znowu. Jak chce się tam dostać? Dobra, ruszamy. 10 godzin, bo to wiecie, z Ameryki do Portugalii to trochę daleko jest. No, nie powiem. Tu już aż 12 godzin. Dobra, ruszaj Santa Rosalio na misję. No, okej. No, ja już ich będę tylko wysłał na misję, gdzie się naprawdę opłaca. Gdzie już jest naprawdę powyżej 1000, bo tak to
Nie ma. Nie będę ich wysyłał tam, gdzie dostaniesz mało hajsu. Nie. Ewentualnie jak zostanie mi kilka statków, to ich powysyłam na te mniejsze misje. A na tom lepiej podpłyń. Dobra, i wyślę tą resztę na te mniejsze misje. Dobra. Mamy jeszcze kilka statków. Dobra, no to ich wyślijmy ich, bo to tak wiecie, też nie opłaca się ich zostawiać. Mnie się coś zarobi przy okazji, cokolwiek. Trzeba ich tylko naprawić, bo tak muszę patrzeć, czy oni nie są pouszkadzani, wiecie, te sprawy. Dobra. I ostatni statek już płynie. Pięknie, wszystkich powysyłałem, oczyściłem, trochę czasu na tym zmarnowałem, aż pół czasu, bo tak to po pół godziny nagrywam. O, proszę bardzo, zobaczymy ile hajsu żeśmy dostali, od tego zacznijmy. O, 12 kafli, prawie 13 mamy. Trochę żeśmy się w tej flocie zasiedzieli, dlatego ruszamy. Co dzisiaj takiego możemy porobić? No właśnie, gdzie mamy misję główną? Tam mamy. Dlatego jeszcze nie ruszamy. Tu mamy naszą Florydę. Ale ja bym może na coś mocniejszego popłynął. Tak patrzę i patrzę. Wszystko i tak już jest przejęte. Niestety. A to może ruszymy na Florydę. Dobra. Nie ma sprawy. 3 kafle, popłyniemy, może coś przy okazji zniszczymy. Oczyścimy Florydę ze wszystkiego, co się tylko da oczywiście. Nie wiem, odcinek postaram się, żeby był długi. Nie, może tak do 40 minut walnę, bo teraz to, żebym tylko się zajmował flotą Kaneway'a. A tak to się nic nie działo. Co my tam mamy? Kanonierki. A, to słabiutko. 15 moździerzy mamy. Nie no, ładnie nam to już idzie. Dlatego trzeba się starać o to, żeby kawka się coraz polepszała bardziej. Wy tam śpiewajcie. Coś tam sobie śpiewają. A my po prostu w ciszy i spokoju płyniemy sobie do Florydy. Daleko jeszcze, bo jeszcze nie widać tej Florydy, tylko widać ten znacznik. Jest spokojnie. Tylko szkoda, że tak cały czas musicie mnie hejtować. Nie wiem, co ja wam zrobiłem. Nie wiem. No ja naprawdę nie wiem, co ja wam takiego zrobiłem, że wy mnie musicie tak notorycznie teraz hejtować. Szczerze nie budzi to we mnie niepokoju, bo to jest wiadome. Każdy ma hejt. Nikt. Nie widziałbym żadnego kanału, który by nie miał hejtu. Bo każdy miał. No chyba ta kanonierka chce naprawdę zginąć. No właśnie. A, zbierzemy sobie może fragment Animusa. Tak z nudów sobie ją zbiorę. Bo wiecie, to, żeśmy podbili forty i nam pokazywało, co możemy wziąć z tego miejsca. Z danego terenu oczywiście, którego podbiliśmy fort. No, Kaneway, co ty robisz? Co ty odwijasz za jakieś dziwne rzeczy? Dobra. Ja tu przyszedłem tylko po fragment. Ale to też sobie potem zbiorę. Okej. Okay. Yep. Mamy tutaj nasz fragmencik. Yep. Okej, okay, może być. No i już uciekam do Florydy. Czeka na nas, aż ją, nie wiem, odświeżymy, zbierzemy. I tyle w sumie. Spokojnie, kiedyś ruszymy na te okręty legendarne. Jak już tylko naprawdę kawka pójdzie na wysoki poziom, to wtedy wyruszymy na 100%. Dobra, widać już tą Florydę.
Tam są jakieś. Tu jest jakiś spalony statek. Schooner. Tam coś wybuchło. Nie wiadomo co, szczerze mówiąc. Coś się cichutko zrobiło. Dobra, już. Wydawało mi się. Okej. Jesteśmy już na miejscu. Floryda czeka. Dobra, koniec śpiewania. Ja ruszam na Florydę. Dosłownie to mówię, na Florydę. Yep. Nie wiem, zmienię sobie za niedługo ten kostium. Mamy punkt widokowy. Odświeżymy sobie go. Tam coś sobie płynie. W ogóle w tych czasach Floryda była jakby takim, nie wiem, opuszczonym punktem, gdzie nie było totalnie życia. Lol, Kenway, co ty robisz? Dobra, jest nasza Floryda. W ogóle da się tutaj wspiąć? Jest. Jest taka możliwość. Dobra, no wiem, że się odblokował punkt szybciej podróży, spokojnie. Jeszcze tutaj odblokujemy. Zrobimy wszystko, co trzeba. O, słyszę. Kolejny fragment Animusa. Jest. Odświeżaj. Pewnie w współczesnym świecie, w teraźniejszych czasach, Floryda jest o wiele większa. Pewnie już jest takim, no, typowym już miastem. No to była tylko taka wysepka. Zaledwie, kurde, miała, nie wiem, z... Nie wiem, z 300 metrów kwadratowych, nie wiem. Dokładnie nie wiem. Chwileczkę, tu jest jakiś list. Kopnę sobie go. Pięknie. A co my tu mamy zatem w tym liściku miłosnym? Może jakieś, nie wiem, podpowiedzi? Cheaty? Nie. Bzdury, jak zwykle. O kurde, ile tu jest skrzynek z matką i córką. Chwileczkę. No pójdziemy tam do tego porzuconego ładunku. Tylko ja nie wiem, czy ja będę mógł w stanie to wszystko zebrać. Lul. Tyle ładunków w takim statku? W szkunerze? Nie wierzę, po prostu ja w to nie wierzę. Ja pierniczę. No jestem już bogaty. Słyszycie? Jestem już bogaty. Jep. Jep. Kurde, ile tu tego jest? Masakra. Masakra normalnie. O kurde. Zdążymy? Zdążymy wszystko zabrać? Zaraz się to okaże. Kurde, nie rób tu skoków, jumpów. Tylko zbieraj, co się tylko da. Ile tu tego jest? Jeszcze w dużych ilościach. Zbieraj to, zbieraj. Inaczej zginiesz, a statek przepadnie. Zbieraj to, zbieraj. Nie, wszystkiego nie zbiorę, to niemożliwe. Nie jestem aż takim hardkorem. Dobra. Spierdalaj, spierdalaj. Fuck. Dobra. Wszystkiego nie zebrałem, ale większość, owszem, poszło się zebrać. Statek poszedł na dno. Na takie dno, że to jest po prostu masakra. Dobra, chociaż mamy tam większość tych ładunków zebranych, co i tak nam się opłaciło. Dobra, tu jeszcze mamy fragment danych. Brakuje nam fragmentu danych i skrzynki. No to spokojnie, zbierzemy to wszystko. Dobra. Robimy jumpa wiary? Robimy jumpa wiary. I skrzyneczka gdzieś sobie jest, dobra. Podpłyniemy sobie do niej. Nie wiem, gdzieś jeszcze ruszymy sobie, żeby odcinek był, wiecie, długi, rozmaicony. W
Wiem, że pierwsze 15 minut będzie zmarnowane na flotę Kenway'a, ale to przynajmniej jakoś wyglądało. Nie było aż takie nudne już. Bardziej spektakularne. Mamy jeszcze naszą Florydę. Dobra, jest ta nasza skrzynka. Okej, Floryda zebrana na fulla. Tam mamy jeszcze jeden statek porzucony z ładunkami, który sobie zbierzemy oczywiście. Zbierzemy, z tym damy radę owszem, bo tam jest o wiele mniej tych skrzynek, więc nie trzeba się męczyć aż tak zbytnio. Ale tam to była masakra, powiem wam szczerze. Mi Ubisoft naprawdę postawiło poprzeczkę, jeżeli chodzi o takie wyzwania. Bo to chodzi o to, czy damy radę, czy przetrwamy, czy trzeba będzie spierniczać, żeby... wiecie, przypadkiem nie zginąć. Dobra. Mamy jeszcze aż pół minuty czasu na ucieczkę. A to już dawno pójdzie się palić, chyba żebym podpłynął kawką. To by też jakoś, nie wiem, poszło. Dobra. Ruszamy do kawencji. Kawuśki. Pewnie już czeka na nas. Zdążymy do kawki, zanim statek wybuchnie? Nie sądzę. Dobra, poszło. 4, 3, 2, 1. Jeb! Jeszcze nowego roku nie mamy, więc nie dziwcie się, że tak odliczam. Ale jeszcze trochę, niedługo i będzie ten nowy rok. Spokojnie. No, już. Zmykamy z Florydy. Zabraliśmy sobie ją, tak po prostu, żeby... wiecie... o, tam jest jakiś fort. Zaraz zobaczymy, gdzie jeszcze sobie możemy popłynąć. I sorki, kaszlnęło mi się. Dobra, zmykaj, murzyn. O, to gdzie jeszcze sobie możemy popływać, tak? Tam jaki jest okręt legendarny? Za jakiegoś poziomu musi być. Ale ja tam nie popłynę i tak, to niemożliwe, to nie wchodzi w rachubę. Floryda, jak z Florydy, to gdzie byśmy sobie mogli tak jeszcze popłynąć? Szczerze, wszystkie tereny mamy już właściwie wyczyszczone. Z tym, że... Tak, mamy tu jeszcze San Juan, czyli elementy do zebrania pod wodą, Black Trench. To może jeszcze przejdziemy się na przylądek Bonavista. Tam gdzieśmy właśnie zaczęli naszą rozgrywkę w pierwszym odcinku. Tak, przejdziemy się do przylądku Bonavista. Nie ma sprawy. Powspominamy sobie te stare czasy, tylko uważajcie, żebyśmy nie wpadli przypadkiem. Jest! Nie ma Titaniku! Moje szczęście. Dobra. Biegniemy teraz. Ach, te wspomnienia, kurde. Tam biegłem w ubraniu pirata, tu już jesteśmy takimi, wiecie, prokoksami. Dobra, to gdzie byśmy się teraz tepnęli? Tutaj możemy się w sumie tepnąć. Bo możemy się tepać. Teraz dobejmy tylko robić czystki. Jest, dobra. Okej, no to czyścimy. Jeb. I do wody. I teraz sobie możemy przeszukiwać tą mini wysepkę. I w przylądku Bonavista zakończymy w sumie odcinek, żebyśmy nie musieli tego przeciągać w nieskończoność. A taką Bonavistę to ja sobie mogę, kurde, zebrać szybko. Jeb. Dobra, mamy liścik. A, tu wyglądamy jak kozaki. Nie ma co. A wyrzuć to. Obserwatorium. Aha, odejście. Mamy już większość tych listów, ale tak jeszcze mamy mało. Więc wiecie. Jeszcze nie jest żaden wyczyn hardkorowy.
na tyle, że miałem już limit pół godziny i powiem wam, dzisiaj mi release action spisuje się. Jeszcze mi się nie wyłączył, a to już jest coś w sumie. Właśnie tak się dziwię, czemu mi nie wywala. Jak nagrywam inne gry, to też mi nie wywala w ogóle. A przy Assassinie to nie wiem, dlaczego tak się działo, ale widzę, że się chyba już ogarnął. No nie tak to miałeś zrobić, Boże, co ty już parkouru nie umiesz na tyle dobrze. Tutaj masz się wspiąć, tak będzie lepiej. Dobra, pozbieramy sobie pierdółki, co da niewidy. O, tam mamy wyjce, jednego wyjca sobie ubijemy. Tylko się do niego zbliż bardziej. Jest, 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 wyjec. Jeb, poszło. Ty, mamy jeszcze jaguara. Poszło. Ale dzisiaj łowy mamy normalnie. Łohoho. Dobra. Jest skórowanie. Jaguara. Pięknie. Pięknie. A tu jeszcze jest wyjec. Wiecie, jakbym tak miał od razu tutaj eksplorować wszystko na początku gry w Bonaviście, to nie upolowałbym ani wyjca, ani jaguara, bo wiecie, nie mam teraz. Teraz to mam takie wyposażenie, że ja sobie tu mogę wszystko zrobić w sumie. Dobra, to teraz może się tu tepniemy. Wiecie, nie chcę mi się chodzić. Teraz to już mi się naprawdę szczerze nie chce chodzić, wolę się tepać. To mi sprawia większą przyjemność, jak się tepam. Jeb, zabójstwo z powietrza i do dzika. Dobra. Aha, fajnie, że to coś mi ucieka. Co ty robisz, kurde? Masz coś z głową? Tu się masz spiąć, o. Dobrze. Tam mamy skrzynkę. Dobra. Zbliża się noc. A to nawet fajnie, bo jeszcze w nocy nie byłem w przylądku Bonavista. A to nawet fajnie wygląda. Dobra. I do wody. Edward, do wody. Jep. Pięknie. Tutaj zabiliśmy naszego asasyna Duncana Walpola, który już obecnie leży jako sterta kości w tym oto miejscu. Dobra, tutaj sobie biegniemy. Patrzcie, tutaj są jakieś takie lekkie lagi. Nie wiadomo z jakiej przyczyny. Ale spokojnie, nie denerwujmy się jeszcze aż tak bardzo. Pozbieramy sobie tutaj rzeczy, więc nie mamy się czego obawiać. No wspinajże się. Kurde, co ty robisz? Nie wiem. Czekasz na koniec świata? O, pięknie, pięknie. Teraz sobie zbierzemy parę rzeczy jeszcze w tym przylądku Bonavista. Będziemy mieli to z głowy. Dobra, kolejna skrzynka. O, widziałem dzika, ale go, wiecie, jakoś nie chciało mi się go zabijać. Tutaj tyle dzików się panoszy. To jest po prostu masakra. Wow, 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 spokojnie. O, zawsze coś, jeden dzik. Dobra, mamy kolejną stelę Majów, którą sobie, wiecie, zbierzemy. Jep, wspinaj się po tym. Okej, okay, dobra. I jedziemy z tym. No co jest? O, weszło. Okej, okay, mamy teraz gdzie kopać. O, on ma teraz ukryte ostrze, więc wiecie, jemu tam miecz już nie jest potrzebny do tego. Zbugowało się. Dobra. A już Mirlis Action nie mógł znieść tego, że nagrywam pół godziny bez przerywników.
No i musiał mi to zrobić. No niestety, Milic Action jest na tyle bezczelny, że nawet takie rzeczy mi potrafi zrobić. Oj, oj, uważaj. Uważaj, bo się doigrasz jeszcze. Jeszcze będę miał o tobie złą opinię, jeżeli nie ogarniesz się na tyle, żebyś się ogarnął. Dobra, mamy tutaj kolejną skrzynkę. Zbierzemy sobie tą Bonavistę do końca i tu skończymy odcinek w sumie. Jep. Dobra, pięknie. Okej, okay, dobra. Dogonimy tą szantę, spokojnie. Ona nam tak nie zwieje od razu. Chyba, że my zmaścimy to. Do tego możemy być zdolni. Ale fajnie się świeci w nocy ta szanta. Ale jest już nasza. Teraz my możemy już w sumie na dół zejść, bo tam jeszcze są skrzynki na dole. Damy radę zrobić takiego jumpa? Damy radę, damy radę. Wow! Aż się mu udało tutaj wspiąć nawet. No to wiecie, Edward już jest taki hardcore, że on może robić susy nawet z 30 metrów. Jak z wody skacze z 45 metrów, no to chyba nawet może z 50 na lejciku zrobić. O, Jaguar! Jaguar style. O, sorry, sorry, sorry. Nie chciałem, ale musiałem. Jep, dobrze. Mamy zabrane jaguary. Dobra, prawie wszystkie. Jeszcze jedna skrzynka gdzieś jest. Ja jej gdzieś nie minąłem przypadkiem. A tu jeszcze jest. Dobra, teraz tutaj jeszcze fragment animusa. I ostatnie rzeczy, jakie sobie zbierzemy na dzisiaj. No, za chwilę i tak zakończę odcinek. Dobra, jest. Szamp do wody! O tak. Dobra, tepniemy się teraz do punktu widokowego. Wiecie, takie teleporty zawsze się opłaca robić. Dobra. Jep. Pięknie. Co ty robisz, Edward? Kurde, bugujesz się wszędzie, nawet tutaj. Dobra. Zbierzemy sobie to, co trzeba. I zakończymy odcinek. Edward! Ja ci mówię, jeszcze raz mi się zbugujesz, a takie lanie ci zrobię, że kurde, poznasz prawdziwy sens życia. Jup! Pięknie. Dobra, zebrane. Tu skrzyneczka. Okej, okay, i cała placówka, przylądek Bonavista zebrany. A chyba tu jeszcze mam mapę skarbów. Bo tutaj była, z tego co pamiętam, bo ją zbierałem na początku gry. O, to jest dokładnie ta. Teraz sobie zaznaczymy, to jest mniej więcej tutaj. Więc jeszcze sobie zbierzemy skarb i zakończymy odcinek. A dobra, to będzie mniej więcej tutaj. Dobra. Tylko trzeba dobiegnąć tam. Okej, okay, jest. Pięknie. Bierz tą zdobycz. Trofeum, łup. Tylko co tam wolisz. Okej, okay. O, mamy 1500. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 46 odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. I trzymajcie się, na razie! Arr!